22 października w Morskiej Stoczni Remontowej w Świnouści, podczas prób ciśnieniowych prototypowego zbiornika LNG, miał miejsce jego wybuch i tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności nikt z obecnych przy próbach czy znajdujących się w pobliżu nie ucierpiał. Powstały tylko szkody materialne. Od wybuchu, który w oświadczeniu dyrekcja Morskiej Stoczni Remontowej ujęła jako awarię, minęło już 15 dni i do dziś niewiele miała do powiedzenia co do przyczyn i strat. Dowiedzieliśmy się tylko, że powołana została specjalna komisja, która obecnie pracuje. Na podstawie przedstawianych zdjęć możemy mieć jednak wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia miejsca prób. Przypominamy, że próby na zbiorniku przeprowadzone były na zlecenie norweskiej firmy pod nadzorem Urzędu Nadzoru Technicznego. Czekamy na dalsze ustalenia powołanej specjalnej komisji.